Przemek Ładobrzy jest częścią drużyny, która odnosi kolejne zwycięstwa. Dzisiaj już czwarta wygrana i to na terenie Górnika Zabrze. No, 34 zwycięstwo to na pewno cieszy. Jest dobra gra, to też na pewno cieszy. I mamy dobry powrót do Krakowa, miły. Teraz w sobotę jest koroną i to trzeba podtrzymać, grać swoje dobrze, bo potrafimy grać i zdobywać punkty. Coraz bardziej chyba czujesz się pewnie w zespole Pasów, czego dowodem jest, są kolejne nominacje trenera do wyjściowego składu. Dzisiaj zagrałeś kilka minut, czyli kolejny występ w Ekstraklasie. No, myślę, że teraz jakieś moje wejścia, co mi daje trener, tam 5 minut, dzisiaj tam 3, to coś zawsze robię, wchodzę jakoś tą drużynę pomagam. Jakieś sytuacje, jak dzisiaj choćby, no niestety nie udało mi się strzelić. No właśnie, gdyby ta piłka wpadła do siatki po takiej akcji, jaką przeprowadziłeś, no to myślę, że to byłby gol kolejki. Albo jeden z nominacji do gola w kolejki. No nie powiedziałbym. No, po prostu udało mi się jednego przejść obrońcę, drugiego wyprzedzić. Niestety nie udało się strzelić. W sobotę gracie z Koroną Kielce, a więc szanse na piąte zwycięstwo z rzędu. Tak pewnie będą kibice mówić, prawda? Wydaje ci się faworytem tego meczu, ale podejrzewam, że będzie to bardzo trudne spotkanie. No jak to przeważnie jest z tymi drużynami z dolnej tabeli, że niby są łatwe mecze, a tak naprawdę się ciężko gra. Oni walczą, bo chcą zdobyć te punkty, bo za wszelką cenę.